Cześć, Abez. Witam Was dzisiaj w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś przetestujemy sobie rzymskie ognie Skype Raid od Triplexa. C oczywiście posiadają. Za taką paczuszkę 6 sztuk 20-strzałowych rzymskich ogni trzeba zapłacić coś około 10 zł. Kategoria druga, 6,4 g NEC. Kod produktu TXC496. Te 10 zł to jest taka cena, powiedzmy, klasyczna, bez żadnych wyprzedaży. Czyli co tu dużo ma gadać, różdżki, podejrzewam, że będą po prostu pluły kolorowymi komentami. Ogólnie dajcie mi znać, co sądzicie o takich testach, bo tego typu rzymskich ogni mam jeszcze sporo, także jeśli chcielibyście zobaczyć to po prostu w jednym konkretnym, dłuższym filmie, to dajcie mi znać, nie będę Was katował takimi pojedynczymi materiałami. Tutaj mamy jeszcze taką uloteczkę 38,4 na całą paczkę. Jest to rok produkcji. To już chyba kilka lat mam, natomiast bez problemu znajdziecie to jeszcze w sklepach. Zapraszam Was jeszcze do linku w opisie, do sklepu odpalaj.pl, gdzie macie mój kod rabatowy, czy na przykład na Discorda, na Instagrama i tak dalej, i tak dalej. Ja już jednego rzymiaka wmontowałem, także odpalimy sobie go tak. Pozostałe pewnie polecą w sposób wiadomy do małych rzymskich ogni. Na ten moment, przed samym odpaleniem, mogę powiedzieć tyle, że no nie zapowiada się jakoś mega dobrze. Powiedzmy, że z jakimiś kodami itp. wyjdą te rzymiaki za jakieś 8 zł, no to kurde, za poniżej, za też te 8 zł, czy bywały na wyprzedażach nawet po jakieś 7 zł, zestawy 12 sztuk takich małych rzymskich ogni, tam po 15 strzałów, ale to i tak wychodzi więcej. Jeśli to będą zwykłe kolorowe kulki, nie widzę sensu, by przepłacać. Wiadomo, tutaj te rzymskie ognie są dość długie, więc podejrzewam, że kulki będą lecieć po prostu wyżej, dalej. Natomiast jeśli to będą zwykłe kolorowe kuleczki na zmianę czerwone i zielone, to tak jak mówię, za te pieniądze zdecydowanie zamiast zestawu 6 po 20 strzałów wziąłbym po prostu zestaw 12 rzymiaków po strzałów 15, których jest mnóstwo, od Triplexa, od Jorge i tak dalej, naprawdę tego typu różdżek raczej nikomu przedstawiać nie muszę. Lećmy z pierwszą sztuką. No tak jak mówiłem, zwykły rzymski ogień w tym momencie wolałbym wziąć zestaw 12 sztuk 15 strzałowców niż taki zestawik 6 sztuk 20 strzałów. W różdżkach naprawdę jest w czym wybierać, więc nie przepłacałbym po prostu, bo w przeliczeniu na liczbę strzałów się to nie kalkuluje. Odpalimy sobie dwie różdżki w taki sposób, wiecie jaki. Oczywiście nie namawiam i odradzam. No co, piąteczka za przeciętność
I to tak, no najprościej mówiąc, one nie wyróżniają się niczym konkretnym. Średni produkt, masa jest tego typu produktów na rynku, które są po prostu tańsze. No, tak jak mówię, myślę, że piątka za przeciętność, nic więcej. Już wam powiedziałem w tym teście nieraz, co bym zrobił z pieniędzmi, gdybym miał do wydania dyszkę na rzymskie ognie tego typu. No, nie będę tego powtarzał po raz trzeci czy czwarty. Dajcie mi znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Może wam jednak te różdżki się podobały. Do zabawy, no nie ukrywam, one są fajne, no jakby okej. Okay. Natomiast, no, nie przesadzajmy. Nie ma co przepłacać na pirobajerach, bo tak to trzeba nazwać. Tego typu rzymskie ognie, to są pirobajery, no czy mówmy wprost. Także co, dajcie mi znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Może wam się podobały bardziej, może mniej. Jeszcze raz zapraszam was do wzięcia udziału w konkursie. Trzymajcie się. Cześć, do następnego materiału.